Siemano kochani, tutaj Patty. Cóż, jak widzicie, cała w skowronkach, bo otóż świeżo co wróciliśmy z małej wycieczki, można tak powiedzieć. Przy okazji kupiłam parę rzeczy, ale to mniejsza o to. Wiem, czekaliście na ten film i już jest. Także zaczynamy. Kochani, no wszystko fajnie, wiadomo, każdy ma swoje zdanie, każdy chce się wyrazić i tak dalej, ale słuchajcie, kulturalnie, dobra? No, także jak już to wszystko wiemy, no to mogę zaczynać. Z okazji skorzystam sobie z okazji i sobie będę pić kawkę, dobra? No, nie ma to jak kawka po jedzonku. A teraz bierzemy się do sedna sprawy. Wspomniałam, że będzie kontrowersyjnie, bo tutaj sobie pogadamy o otyłości. O otyłości. Chciałam wspomnieć, że nie chodzi mi tutaj o osoby, które są chore, no bo to już jest zupełnie oddzielny temat. Chodzi mi raczej o osoby, które są właśnie zdrowe, no, które mogą się ruszać i tak dalej, a jednak tego nie robią. No i to jest trochę słabe, co nie? Słuchajcie, muszę to zaznaczyć dosyć głośno. Po prostu uważam, że jest to niezdrowe, niefajne, nie powinno tego być, koniec, kropka. No, ale to chyba nie tylko moja opinia, co nie? Jak ludzie wyglądali kiedyś, co nie? Tak powiedzmy czasy naszych rodziców, te sprawy. No przecież no mało kto tak naprawdę był otyły. Ale dlaczego? Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że większość była biedna, co nie? No i nikogo nie było stać na takie rzeczy, które miały dużo cukru, dużo właśnie węglowodanów, czy tam właśnie tłuszczy i tak dalej, nie? Także na takie rzeczy mogły sobie pozwolić osoby, które były właśnie no, dosyć zamożne, co nie? No. Ale teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. No i właśnie obserwujemy to, że jak mieszkamy w miastach, co nie? No ja też mieszkam w mieście, ale to wiecie, nie od dzisiaj. Jak mieszkamy w miastach, to po prostu na każdym rogu praktycznie mamy coś takiego jak fast food. Jest to szybsze, no na pewno gorsze, jeśli chodzi o jakość i tak dalej. No ale no co, no szybsze, można się tym najeść i tak dalej, nie? Ale no właśnie to jest troszkę takie pójście na łatwiznę, można powiedzieć, bo no owszem, ludzie jak wracają z pracy, no to ja jestem w stanie to zrozumieć, że ktoś na przykład nie ma siły, nie, na gotowanie. Ale to w takim wypadku warto jest sobie zrobić jedzenie, nie wiem, na kilka dni, co nie? No i po prostu mieć coś fajnego zawsze w zanadrzu. A tak to, no co, no będziemy sięgać po te takie chemiczne rzeczy, już nie chcę powiedzieć innego słowa, no i no co, no, będziemy tyli w oczach. No i to jest niestety zmora naszych czasów. Chociaż teraz, w tych czasach, no to obserwujemy coś totalnie odwrotnego, czyli no właśnie ci, co mają hajs i tak dalej, to oni są turbo szczupli, nie wiem, uprawiają fitnessy i te sprawy i właśnie pokazują ten zdrowy tryb życia i właśnie zdrowe żarcie jest teraz droższe, to prawda, droższe. To znaczy chodzi mi o te cateringi, te sprawy, no oczywiście co ci wszyscy celebryci promują, wiadomo, chodzi o hajs, no wiecie o czym mówię, co nie? Więc tak, oni promują te wszystkie diety pudełkowe, potem ci biedni ludzie oczywiście nabierają się na tego typu rzeczy, no nie mówię, że wszyscy, ale chodzi mi o to, no dobra, ustalmy jedną rzecz. Diety pudełkowe też mogą działać, ale na pewną grupę ludzi, co nie? Znaczy no nie każdemu to będzie pasowało, no i też nie każdy organizm dobrze na to zareaguje, co nie? Więc tutaj trzeba dostosować dietę pod siebie, no niestety, tak to działa. Więc dlatego tutaj mówię, że po prostu większość ludzi się nacina po prostu na tego typu rzeczy, no i potem koniec końców zastanawiają się, kurczę, dlaczego to nie jest dla mnie? Dlaczego mam, nie wiem, mam ochotę to rzucić, nie wiem, po pierwszych 2 dniach, nie? I na przykład tego typu rzeczy, a wydałem tyle i tyle pieniędzy, nie? Więc to też jest takie... No trochę słabe, co nie? Słuchajcie, prawda jest taka, jeżeli chodzi o te diety pudełkowe, że wcale nie trzeba ich stosować. Tak naprawdę wystarczy jedynie sprawdzać etykietki tego, co kupujecie. Wiem, że to, co mówię, jest kontrowersyjne. Trochę jest. Ale słuchajcie, ja to w sumie sprawdziłam na sobie. Serio. I to działa. Jeżeli więc jesteście przyzwyczajeni do jakichś tam produktów, to po prostu szukajcie zdrowszych odpowiedników, co nie? Po prostu czytajcie skład, wiem, to trochę czasu zajmie, no ale no co, chcecie mieć dobre efekty, czy no niekoniecznie? Więc to zależy tylko i wyłącznie od Was. I tutaj wleci kolejna kontrowersyjna rzecz, bo według mnie, tak jak wspomniałam, właśnie nie każdy typ sylwetki jest spoko. Nie jestem dobrą osobą, żeby promować właśnie to, żeby być body positive. W mediach, gdzie nigdzie cię się nie słyszy, no to wszyscy mówią, a otyłość to jest choroba i trzeba przymknąć oko na niektóre rzeczy i tak dalej. No owszem, z jednej strony, znaczy powiem tak, jeżeli ktoś choruje, nie wiem, na insulinooporność albo, nie wiem, tarczyca, coś tego typu rzeczy, no to okej, jestem w stanie może trochę to zrozumieć. Ale jeżeli chodzi właśnie o te zdrowe osoby, no to ja uważam, no, że tutaj jest po prostu straszne zaniedbanie z ich strony. No, dlaczego się mówi o tym wskaźniku BMI, co nie? Dlaczego właśnie lekarze mówią, że to nie jest dobre dla naszych stawów i tak dalej, żeby być właśnie takim otyłym? No bo to nie jest dobre, no niestety. O, a co nam pokazują w sumie w telewizji, co nie? No nie wiem, pamiętacie te reklamy, które nieraz się widuje? Te reklamy Dove na przykład. Wszystkie pachy zasługują na najlepszą ochronę. Szorstkie, ogolone, z plamami, wszystkie są piękne. Tylko tego typu reklamy tak naprawdę promują właśnie body positive, co nie? Czyli właśnie każdy typ sylwetki i tak dalej. W sensie reklamy, nie wiem, dezodorantów, nie wiem, reklamy, nie wiem, suplementów i tak dalej. Bo serio, wszędzie indziej nigdzie tego nie widziałam. Nie wiem jak wy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale fakt faktem, nawet jak powstają filmy, no to ja nie widzę, żeby było dużo właśnie, nie wiem, aktorów czy aktorek, które są po prostu okrąglejsze, co nie? No więc słuchajcie, na sam koniec chcę tylko powiedzieć, że oczywiście każdy powinien mieć prawo do tego, jak chce wyglądać, ale to nie oznacza, że nie należy nikogo krytykować. To znaczy, ja uważam, że krytyce można poddać wszystko, tak naprawdę. Wszystko, co nas otacza. Więc dlaczego by się tutaj nie wypowiedzieć akurat w tej kwestii? Co nie? Ale wiecie co? Mi się wydaje, że po prostu my, Polacy, w sensie Polska cała, troszeczkę się upodabnia do Amerykanów. Bycie otyłym jest po prostu łatwiejsze, można powiedzieć. Bo to wtedy, no, nie zwracasz za bardzo uwagi na to, co jesz. No bo taka prawda. No nie starasz się, nie wiem. Raczej się nie ruszasz. To jest trochę takie błędne koło, co nie? Bo jednak zewsząd dochodzą do nas bodźce właśnie takie, że trzeba być, no, szczuplejszym, co nie? Jednak. Mimo wszystko. Mimo tego, że no, niby wszyscy mówią, że bycie okrąglejszym jest spoko, to i tak koniec końców wszyscy wiemy, że i tak wcale nie jest to prawdą. No, znaczy no, w większości wszyscy wiemy, że nie jest to prawdą. W większości wszyscy. Bardzo czysto po polsku. Ale wiecie, o co mi chodzi. Znaczy po prostu w większości wiemy, o, może tak, że nie jest to spoko. Dobra, już skończyłam swój wywód. Jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie coś po sobie. Zostawcie komentarz, jestem ciekawa. I tak jak wspomniałam, grzecznie, bo będę sprawdzać. No, trzymajcie się. Ciao!